Cześć wszystkim! Dziś mam dla Was recenzję kolejnego niemieckiego noża, tym razem od marki Wolfgangs, model Virum. W pudełku czarna ściereczka do noża z logiem producenta. Dużo ulotek w języku niemieckim. Oraz sam nóż wraz z pochewką. Pochewka ma formę takiej wsówki etui, wykonana z czarnej skóry, z klipsem do paska lub kieszeni. Przejdźmy do samego noża. Długość całkowita 22 cm, długość głowni 9,2 cm, grubość głowni 3 mm. Stal to 440C, czyli stal nierdzewna, zahartowana na 57 Hz. Ostrość trzyma jak najbardziej ok. Głownia typu clip point. Wykończenie z czarną powłoką. Ale są jeszcze wersje z głownią satynowaną lub stonewash. Logo przedstawiające głowę wilka i literkę W. Z drugiej strony nazwa stali 440C. Otwieranie jest za pomocą podcięcia pod paznokieć. Blokada backlock. Rękojeść to zielone G10, ale dostępne są również okładziny z czarnego G10. Nóż dobrze leży w dłoni. Profilowanie zwiększa komfort podczas pracy. Okucia ze stali nierdzewnej również pomalowane na czarno. Otwór na linkę lub paracord. Podsumowując, bardzo fajny nóż, zrobiony w Niemczech, starannie i dobrze wykonany, żadnych luzów i niedoróbek. Blokada chodzi płynnie, nic się nie zacina, bezproblemowe otwieranie i zamykanie. Stal 440C, więc jest ok, nierdzewnie i dobre trzymanie ostrości. Mam duży sentyment do tego typu noży. Backlock, clip point, czyli klasyka, w tym przypadku i nowoczesność w jednym. Naprawdę bardzo fajny nóż. To tyle w tej recenzji, dzięki za oglądanie.